Dzieci leżały spokojnie, w swoich byle jak zbitych łóżkach, czekając, aż ich ojciec przyjdzie. Chociaż nazywając to, na czym leżały łóżkiem, to był zbyt wielki komplement. Dzieci tak naprawdę leżały w starych świńskich korytach, które w czasach, gdy posiadali świnie, musiały im oddawać, by te mogły służyć świniom, a same spały na siennikach i podłodze, często podgryzane przez myszy. Jaś i Małgosia czekali, aż ich pijany ojciec przyjedzie i rzuci monetą. Bały się tej chwili, mimo że odkąd pamiętały, przychodził i rzucał monetą. Mimo to nie udało im się przyzwyczaić do takowej sytuacji. Jedyne na co liczyły, to na to, że moneta spadnie kantem. Jak dotąd w ich 9-letnim życiu zdarzyło się tylko 3 razy. Leżały spokojnie, czekając, aż zegar wybije 11. Tylko dzbanek z wodą i łóżka znajdowały się w ich pokoju. Ich ubrania i stare worki po ziemniakach znajdowały się pod łóżkiem. Sami leżeli nago, pod starymi kocami. Czekali. Zegar wybił 11. Usłyszeli ciężkie kroki na schodach. Przerażone dzieciaki spojrzały po sobie. W ich oczach malowało się współczucie oraz nadzieja, że tym razem padnie na drugie. Ojciec wszedł. Był mocno zbudowanym mężczyzną. Po 40. Bez słowa wszedł do pokoju. Dzieci skuliły się. Zaczęły się trząść. Ojciec rozpiął spodnie i opuścił je w dół. Jego penis w pełnej erekcji przypomniał dzieciom, jakie czeka ich cierpienie. Bez słowa podniósł monetę. Dzieci wiedziały, że była to drewniana moneta, specjalnie wyrzeźbiona na takie chwile. Byli zbyt biedni na prawdziwe pieniądze. Z jednej strony napisane było Jan, a z drugiej Małgorzata. Dzieci patrzyły z trwogą i lękiem, jak moneta leci do góry i spada. Nie znały żadnej modlitwy, ale po cichu liczyły na to, że wypadnie imię drugiego z rodzeństwa. Moneta upadła. Wypadła kantem w szparę między deskami. Ich ojciec chrumknął zły. Pochylił się, wziął monetę ze szczeliny, po czym podciągnął spodnie i wyszedł z pokoju. Dzieci ucieszone uśmiechnęły się. Jasiu zasnął szczęśliwy, ponieważ minęły już 4 dni, odkąd jego ojciec rżnął go analnie. Małgosia zasnęła szczęśliwa, ponieważ nie będzie musiała zmywać ze swojego sromu swojej krwi i spermy ojca. Zasnęli szczęśliwi, nasłuchając wrzasków ojca na ich sparaliżowaną matkę oraz dźwięku bicia ich macochy. Następnego dnia jak zwykle ruszyli do lasu. Ojciec na koźle. Sterował końmi, macocha obok niego z głową na kolanach, a my na przyczepce razem z naszą matką. Matka kiedyś była piękną kobietą. Do czasu, aż ojciec nie złamał jej kręgosłupa za próbę obronienia nas przed gwałtami. Od tamtej pory była warzywkiem. Ojciec zabierał ją do lasu, by w razie napaści wilków ją pierwszą rzucić im na pożarcie. Jechali coraz głębiej i głębiej w las. W końcu zatrzymali się. Ojciec zszedł. Teraz czekało ich najważniejsze zadanie. Musieli sprawdzić, czy we wnyki coś się złapało. Podeszli do pierwszych wnyków. Nic. Tak samo kolejne 13. Dopiero gdy doszli do ostatniego, 15. wnyka, znaleźli mężczyznę. Po ubiorze rozpoznali, że był to leśniczy jego królewskiej mości. Wnyki były ustawione na potężne niedźwiedzie łapy, więc mimo że mężczyzna był postury niedźwiedzia, jego noga została całkowicie zmiażdżona. Dzieci poczuły lekko mdławy smród gangreny. Ojciec spojrzał na leśniczego. Uśmiechnął się.
Zdjął z pleców siekierę. Zamachnął się i sprawnym ruchem odciął chorą nogę od reszty ciała. Leśniczy obudził się z wrzaskiem, który został szybko stłamszony uderzeniem tępego końca siekiery w głowę. Stracił przytomność. Ojciec klęknął. Siłą otworzył usta. Złapał za język. Wyciągnął go i wprawnym ruchem odciął go. Dzieci i macocha westchnęły. Ojciec spojrzał na nich i gestem kazał zanieść ciało leśniczego na wóz. Sam odszedł w krzaki za potrzebą. Jaś i Małgosia spojrzeli po sobie. Teraz był moment. Omawiali to od wielu miesięcy. Spojrzeli na ojca lejącego niedaleko w krzakach. Na macochę, która była już tak oderwana od rzeczywistości, że nie kojarzyła, co się dzieje. I znowu za siebie. Jaś gestem pokazał rzut monetą. Małgosia kiwnęła głową. Ruszyli sprintem w przeciwną stronę niż ojciec. Zapadli się w chaszcze. Biegli i biegli, nie przestając. Usłyszeli tylko z daleka przekleństwa ojca. Biegli dalej. W końcu zmęczeni padli o ziemię. Głośno oddychając, patrzyli na siebie. W ich oczach malowała się radość, że im się udało. Że uciekli swojemu oprawcy. Dlatego ręce ojca na ich karkach sprawiły, że wrzasnęły głośno i przerażająco. To była długa i ciężka noc dla Jasia i Małgorzaty. Nie dostali jedzenia, a pierwsze dni zawsze były najlepsze. Ojciec z macochą sami zjedli nerkę leśniczego, utrzymując go przy życiu. Zawsze świeże mięso było lepsze od wędzonego. Potem nastąpił czas kary. Ojciec znów przyszedł do ich pokoju. Nie było monety. Był tylko ból, płacz i krew. Następnego dnia Jaś i Małgosia byli na tyle obolali, że nie mogli się obmyć z nieczystości. Nie byli w stanie nawet się ruszyć. Mieli spokój, bo ojciec poszedł w las zostawić kolejne wnyki, a macocha utrzymywała przy życiu ich jedzenie. Leżeli więc obolali, czekając aż ich ciała znów będą w stanie wykonywać jakiekolwiek ruchy. Nikt nie przyniósł im jedzenia. Leżąc postanowili na zawsze odmienić swój los. Słyszeli obietnicę ojca ze wczoraj, że tak już będzie zawsze. Uznali, że skoro nie mogą uciec, muszą ojca zabić. Albo chociaż zranić na tyle, by mieli jakiekolwiek szanse. Uzgodnili plan. Wieczorem, gdy ich ojciec przyszedł do pokoju i ściągnął spodnie, Jasiu zsunął się z łóżka. Jego ojciec był zadowolony, że jego dzieci w końcu nauczyły się posłuszeństwa i wiedzą, co mają robić. Że nie musi ich już do tego zmuszać. Jego zadowolenie znikło tak szybko, jak pojawił się ból na podbrzuszu. Zaczął wrzeszczeć z bólu. Jan szybko wstał. Wypluł kawałek odgryzionego penisa z ust i chwycił siostrę za ramię, po czym zaczął z nią biec. Minął klęczącego ojca, który próbował zatamować krwotok z kikuta przyrodzenia. Minęli macochę patrzącą na nich z podziwem, własną matkę patrzącą prosto w ścianę, po czym biegli nago w las, a raczej szybko dokuśtykali się. Szli, co chwilę się wywracając, ale szli, bowiem wiedzieli, że zatrzymanie się to dla nich pewna śmierć. Że muszą jak najszybciej i jak najdalej odejść od własnego domu i ojca. Że ojciec niedługo ruszy w pościg. Szli ciemnym lasem, co chwilę zderzając się z drzewami, gałęziami, jeżynami i sarnami. Ale szli. Nie bali się dzikich zwierząt. Nie bali się ciemności. Nie bali się niczego, oprócz ojca. Zaczynało świtać, a oni szli dalej. Dopiero po południu, wykończeni, legli tam, gdzie stali. Mieli za mało sił. Wykończeni, zasnęli. Obudzili się dopiero następnego dnia o świcie. Uradowani, spojrzeli po sobie. Ojciec ich nie złapał. Szczęśliwi wstali i rozejrzeli się po terenie. Nigdy nie byli w tej części lasu.
Podczas swojego krótkiego, bo 9-letniego żywota, pierwszy raz widzieli strumyk w lesie. Szybko wskoczyli do niego i zaczęli się myć. Po opłukaniu się z nieczystości, postanowili pójść w górę strumyka. Ignorując głód, który coraz silniej im o sobie przypominał, przeszli jakieś 5 kilometrów, zanim znaleźli coś nadającego się do jedzenia. Mianowicie martwą wiewiórkę, którą oblazły już larwy. Mięso wiewiórki odstraszało swym zapachem, ale larwy były bardzo mocno sycące. Najadłszy się, dzieci ruszyły w dalszą wędrówkę. Wkrótce dotarły do chaty Baby Jagi. Słowo dotarły jest tutaj złym wyrażeniem. Dzieci natknęły się na wściekłą lochę z małymi i uciekając przed nią wbiegły na polanę. Locha nie miała na tyle odwagi, więc szybko uciekła. Dzieci, gdy zyskały chwilę spokoju, złapały głęboki oddech, po czym natychmiast zwymiotowały. Gdy skończyły wymiotować, robaki, wśród których niektóre wciąż żyły, rozejrzały się dookoła. Wszędzie dookoła walały się szczątki ludzi. Ręce, nogi, głowy. Dzieci patrzyły przerażone na głowy pozbawione oczu, zębów i języków. Nigdzie nie dostrzegały tułowia, a pośrodku tego wszystkiego stała chata z piernika. Dzieci, zobaczywszy chatkę, podeszły do niej. Ich młode mózgi zaczynały powoli wypierać złe wspomnienia. Chociaż bardziej możliwe, że po prostu zaczynały wariować i zrywać kontakt z rzeczywistością. Podeszli do okna, by spojrzeć za szybę. Zaglądając za szybę, zobaczyli klatkę z tabliczką Jan i budę dla psa z tabliczką Małgorzata. Dzieci spojrzały po sobie. Nie umiały czytać, ale sam widok klatki i budy zaniepokoił ich. Tym bardziej, że stały one w całkowitych ciemnościach. Niewiele więcej mogły zobaczyć, bowiem chwilę później zostały ogłuszone. Obudziły się parę godzin później. Jasiu w klatce. Małgosia z obrożą na szyi i na łańcuchu przypiętym do budy. Ich języki wisiały po przeciwnej stronie na sznurkach, susząc się. Dzieci spojrzały po sobie. Łzy zaczynały spływać im po policzkach. Jedynym plusem tej całej sytuacji był fakt, że nie były nagie. Ktoś je ubrał. Jana w garnitur, a Małgorzatę w albę. Dzieci nie zauważyły, kiedy weszła Baba Jaga. Lecz ta przyszła i niczym nieskrępowana szarpnęła Małgosię za włosy. Spojrzała jej prosto w oczy i uśmiechnęła się. Po czym z szybkością atakującej kobry wyrwała jej oko i włożyła sobie do ust. Dzieci usłyszały plaśnięcie. Staruchę głośno przełknęła organ i się uśmiechnęła. Małgosia w tym samym czasie zwijała się z bólu, a Jaś starał się wtopić w pręty, byle jak najdalej od wiedźmy. Ta nic sobie z tego nie robiąc, rzuciła mu miskę z psią karmą. Jasiu, przemożony głodem, zaczął jeść. Nie wiedział jednak, że to narkotyk, który uzależnił go od jedzenia. I tak mijały tygodnie. Wiedźma raz dziennie przychodziła i wyrywała coś Małgosi. A to ząbek, a to ucho, a to za pomocą swojej czarnej magii kawałek wątroby czy nerki. Nadal utrzymując ją przy życiu. Jasia natomiast tuczyła psią karmą. Aż ten nie tak dawno 20-kilogramowy chłopaczek zaczął ważyć 200 kilogramów. Wtedy to też Baba Jaga znowu użyła swoich czarów i wyciągnęła Jasia z klatki. Chłopczyk wyglądał co najmniej dziwnie. Jego ręce i nogi w ogóle nie przytyły, natomiast brzuch i klatka piersiowa tak. Wyglądał jak dynia z rączkami, nogami i głową. Wiedźma szybko się ich pozbyła. Krótkim sierpem odcinając je i przypiekając rany w miejscach nóg i rąk. W szyi natomiast zrobiła otwór, który prowadził do środka ciała Jasia.
Wrzuciła tam język dzieci. Wszystkie zęby, oczy i uszy Jasia oraz jego penisa wraz z jądrami. Po czym za pomocą swojej magii przeniosła Jasia na piec i zaczęła gotować. A wszystko to na oczach przerażonej Małgosi. Dziewczynka starała się za wszelką cenę nie przypominać o swojej obecności, lecz czarownica pamiętała i o niej. Gdy wiedźma odwróciła się do niej, dziewczynka skuliła się. Wiedźma szybko do niej podbiegła i chwyciła za włosy. Szykowała się do wydłubania jej drugiego oka, gdy w ten czas wpadł dobry rycerz i zabił złą wiedźmę. Małgosia w podzięce objęła rycerza rękoma w kolanach i całowała buty. Ale to nie był dobry rycerz. Rycerz szybko rozpiął swoją zbroję. Odrzucił ją w kąt i zgwałcił Małgosię we wszystkie możliwe otwory. Podczas dymania jej oczodołu jego kutas uszkodził mózg, wskutek czego dziewczyna zmarła. Sam rycerz nie przejął się tym faktem, tylko przerzucił dziewczynkę przez siodło i odjechał siną dal. Ciało dziewczynki dobrze mu służyło za zbiornik na spermę przez 3 kolejne dni, aż spotkał kolejną chatkę Baby Jagi i kolejną jednooką Małgosię. Koniec.